Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Gold Rusha, moi drodzy. No i cóż możemy zobaczyć w tej chwili. Moi drodzy, wziąłem się za kopanie ręczne. Mamy jeden dzień do zimy. Minus 5,2 stopnie Celsjusza. Mam trochę jeszcze pokopane, trochę mi jeszcze tu zostało. Niewiele to niewiele, ale troszeczkę zostało do wykopania. No i stało się bardzo coś złego, a mianowicie stało się to, że mi po prostu woda zamarzła. A jak mi woda zamarzła, to nie mogę nic zrobić. A chciałbym to jeszcze do końca wykopać. Myślałem, że zdążę, ale niestety, jak widać, nie zdążę. Więc dzisiaj zajmiemy się... Czym się zajmiemy? Naprawami się zajmiemy na pewno, jakimiś. Wam pokażę, ile mam tu, o proszę bardzo, te wszystkie wiaderka są już, że tak powiem, przepukane, no wyczyszczone z mat. Chyba teraz to będzie, moi drodzy, po prostu ogarnąć. Problem polega na tym, że tak, woda zamarzła, wszędzie chyba zamarzła, więc właśnie. Tu mamy 100% paliwa, więc podejrzewam, że tu coś będziemy musieli jednak zrobić inszego. Co tu się stanęło? Wąż zepsuł się? Jakim cudem? Mam w ogóle węża? Ale jaja, zaraz się okaże, że ja połowę... Mam węża. Dobra, moi drodzy, zaczniemy przygotowywanie do zimy. Jest jasno, czyli ponaprawiamy to, co mamy ponaprawiać. Muszę i tak zresztą wyjechać z tym wszystkim. Też może nie do końca. Teraz sprawdzimy, czy sięgnę, czy nie sięgnę. Podejdź bliżej. Sięgnę, czy nie sięgnę. Dobra, to trzeba byłoby zrobić tak. Trzeba byłoby zrobić tak. Zabrać to. Zabrać to i zamocować tu. Kręcić tu. Dobra, mamy to, co mamy, to mamy. Dobra, to mamy 100%, to mamy 100%, więc teraz, moi drodzy, trzeba będzie zrobić mały myk. Mały myk, zobaczymy, dokąd sięgnie. W ogóle sięgnie. Właśnie. Ile mamy tu metrów? 25, tu miało na 50 nam starczyć, no to... Tu mnie oszukują. Nie chce mi się tego... Ej, no kurza, pasz. 37, miało być 50 metrów. Na długość 50 metrów można rozwinąć tego węża. On się cofa, dziad. No i na ile go pociągnęliśmy? Na 40. Dobra, ale może starczy. Oby starczyło, kurde, teraz ja tu nieogarnięty dzisiaj. Nie. Lądowe, czyli to będzie od wody. Powinno nam styknąć, ale mówię, że powinno, choć nie jestem do końca przekonany. Jakbym podniósł to parę metrów dalej. A, średnio. No może. Dobra, trach. To teraz trzeba byłoby tego jeszcze wężyka dociągnąć. I teraz pytanie, czy mi starczy. Kurde, na styk. A nie, jeszcze mam 10 metrów zapasu w teorii. No i co? I bierzemy się chyba za pukanie, nie? Tu trzeba byłoby jeszcze zabrać tamte graty z góry. No.
Co my tu mamy? Miałem przepukiwać w poszukiwaniu magnetytu, ale stwierdziłem, że to naprawdę będzie za dużo roboty, więc sobie z tej działki olałem magnetyt. Bo już dwa wiadra przepukałem, ale mówię, to lipa wyszła totalna. Tu zużyłem trochę paliwa. Karnistry zabierzemy też ze sobą, puste. Pełne w sumie mogłyby tu być, nie? Mam dwa te wiadra do przepukania. Dwie maty. Dobra, maty sobie zostawię. 100%. W sumie te karnistry to mógłbym pozabierać w całości. O! Git malina, dobra. I co? Szli i śpiewali. Teraz pytanie, czy szykować się, czy się nie szykować? Mamy paliwa trochę, to na spokojnie. Pyk, jedno zatankowane. Drugie. Trzecie. Ja mógłbym to już zostawić, nie? A wziąć się za pukanie. Co trzeba zrobić? To w pierwszej kolejności trzeba byłoby puścić wodę, prawda? Jedziemy, odpalimy maszynę. To ten wichajster. A czemu nie mogę tego? Jest paliwo, jest ten. A, dobra. Woda jest tu. Idziemy, zobaczymy, jak to będzie nam szło. Hop. I jedziemy, proszę bardzo. Z dwóch wiader. Zobaczmy najpierw z dwóch wiaderek, ile tam nam wyjdzie. Sobie poczekamy to. Moi drodzy, dużo osób z Was pisało w komentarzach, czy pozdrowie. Ogólnie tego nie robię, ale dzisiaj wyjątkowo postanowiłem pozdrowić osobiście każdego z osobna, którzy gdzieś tam wykazali swoją aktywność w komentarzach. A więc, moi drodzy, przeczytam, żeby nie mówić pozdrawiam, 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 więc przeczytam osoby, które, że tak powiem, wykazały się trochę swoją aktywnością w komentarzach, za co bardzo im serdecznie dziękuję. Moment, ile dostałem za to? 112 gram, czyli po jakieś 56, tak? A więc tak, moi drodzy, pozdrawiam Bartka Doczyka. Jeszcze oczywiście, jeżeli kogoś przekręcę imię albo nick, no to najmocniej przepraszam. Ale może źle przeczytam, albo nie. Luzino TV. Patryk CH, dresik 123G33, pipen.pl, cały widz, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dino również jest bardzo aktywny praktycznie pod każdym komentarzem, pod każdym filmem jakiś tam komentarz. Karol Błażejczyk, XR Duch Poland TV, Dizio 3115, Jaro 10212X, Przemek. Krzycho, GR, Elomelo 320 i Marcin Klimak. Oczywiście serdecznie pozdrawiam każdego z osobna i mam nadzieję, że nie przestaniecie pisać w komentarzach swoje wnioski i swoje jakieś tam inne rzeczy. Oczywiście zachęcam do tego serdecznie. Dobrze, moi drodzy, wracamy tu do tego, do grania. No w sumie mam, kurde, no sporo tych wiaderek do przepukania. Później gdzie ja to będę musiał jechać? Tam. Chciałem tak na dobrą sprawę, chciałem już przekopać tamto, w pierwszej kolejności przekopać tamto. Spędziłem tutaj cały tydzień praktycznie, jak możecie sobie przypomnieć ostatni odcinek, kiedy to było. To był prawie tydzień temu, znaczy tydzień temu w rzeczywistości i patrząc na to, że został mi jeden dzień do zimy. Więc spędziłem tydzień czasu praktycznie w grze, realnie czasu. No bo pamiętacie, że jedna godzina w grze to jest 5 minut, tak? 10 godzin to jest 50 minut, 20 godzin to jest 100 minut, tak? Czyli 120 minut. Jeden dzień trwa
2 godziny, jeden dzień w grze. Tutaj minęło, nie wiem, 10 dni. To policzcie 10 razy 2, to jest 20 godzin. Więc w realu praktycznie spędziłem cały tydzień, żeby tu wykopać ten kawałek i to mi się nie udało. No niestety, takie życie było. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Więc każdą wolną chwilę, którą tylko miałem, bo trzeba pamiętać, że mam też życie prywatne, mam też pracę normalną. Kurde, wróciłem. Mam też pracę normalną, więc to tak nie do końca jest, jak każdy myśli, a se pójdzie, pogra i tak dalej. Nie, nie, nie. Na wszystko trzeba znaleźć czas odpowiedni, którego zazwyczaj w większości wszystkim brakuje, prawda? Ja mam obowiązki, ja mam rodzinę, ja mam dzieci, więc musicie to zrozumieć, że naprawdę poświęciłem dużo czasu, żeby tutaj sobie pograć. No i przede wszystkim, żeby coś wam pokazać, bo chyba nie chcielibyście, żebym wam pokazywał co tydzień, żeby był odcinek, czy nawet mógłby być codziennie odcinek z tego, że kopię. Wykopałem, powiedzmy, nie wiem, godzina czasu minęła, wykopałem 50 wiaderek i w kolejnym odcinku znowu jest 50 wiaderek wykopanych, prawda? I w kolejnym znowu 50, no bo tyle, co tam było kopania, no to masakra, nie? Ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. A jeżeli nie, no to trudno, no to nie zamierzam się, tak powiem, już więcej tłumaczyć, powtarzać, ile czasu ta gra spędza, no, z powiek, że tak powiem. Bo szczerze mówiąc, powiem wam, że kopanie łopatą nie było ani łatwe, ani przyjemne. Ale mimo tego, coś ta gra ma w sobie takiego, że no po prostu chce się kopać, kopać i jeszcze raz kopać. Oczywiście w międzyczasie, jak co po niektórzy wiedzą, mam 3 monitory. Nie 2, tylko 3. W międzyczasie, jak sobie tutaj gram, no to oczywiście odsłuchuję różne inne rzeczy, które są mi potrzebne, które mi się, powiedzmy, interesuje. Ewentualnie oglądam sobie jakiś tam inny dodatkowy film. Chociażby z Mudrunnera na kanale Elektryka. Albo u Badiego na przykład, jakiegoś farminga, czy pióra, czy asasyna, czy coś. Tam oczywiście linki znajdziecie do ich kanałów, linki znajdziecie w opisie, więc serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. A jeżeli nie, to nie. Oczywiście nikogo do niczego nie zmuszam, tylko serdecznie zapraszam. Tak, no dobra, no i co? Co my mamy? 880 gram złota, no trochę mi to pewnie zajmie tutaj te płukanie. Nie wiem, czy płukać teraz, czy naprawiać maszyny. I tak coś będę musiał z tego zrobić, prawda? Jedno i drugie, no. Tutaj jest około 70 wiader pełnych, około, mówię. Tak myślę, co by teraz robić? Czy kopać, czy nie kopać? Znaczy, czy płukać, czy nie płukać? Czy po prostu wziąć się naprawić? Może bym ponaprawiał tam te wszystkie sprzęty. Zrobił porządek w końcu przed zimą. Przygotował to, co będzie w pierwszej kolejności do wywiezienia, bo na pewno będzie koparka do wywiezienia. Wstępny plan już mam działania. To działko oczywiście będę kopał również za pomocą tego przesiewacza. Żeby nazbierać pieniędzorków. I jeżeli nazbieramy pieniędzorków, no to będziemy kupować już kolejne działeczki i na kolejnych działeczkach mam nadzieję, że... Znaczy plan jest taki, że chciałbym kupić najpierw tą największą działkę. Tam później po trochu zacząć w nią inwestować, nie? A, jeszcze dodatkowo powiem, że tak, przekopałem łopatą cały tyle, taki kawał jak widzieliście, ale nie znalazłem ani jednej grudki. O. Tak, moi drodzy, nie znalazłem ani jednej grudki. Frankenstein, 23% diskontu mi dają teraz na Frankensteina. No tak, tylko że on kosztuje z bańkę, a ja tyle nie mam. Kurde, się zastanawiam, czy by tam nie ponaprawiać tego, a przepukać sobie to później, nie? Szkoda mi czasu, dobra. Zrobimy to na razie. Zrobimy porządek tutaj.
żeby to miało ręce i nogi. A jak starczy czasu, to dopiero wtedy będziemy sobie robić, nie? Tak, na pewno musimy tutaj wymienić koła, dwa, więc to zrobimy też. Tak, zabierzemy jedno koło. O, jedno, drugie wymienimy. O, tu jest bliżej lewarek. No to dobra, to jak jest bliżej lewarek, to pasuje. Pik. Dwie naraz się da zrobić. Zobaczymy. A nie, bo tam jest na przodzie. To dupa. Nie, to nie. Dobra, moi drodzy, zrobimy sobie naprawę dzisiaj. Pochowamy to, co mamy pochować. A naprawy, bo. Naprawy to sobie zostawimy na kiedy. Znaczy ten. A pukanie to sobie zostawimy na następne, nie? Myślę, chociaż w sumie nie. Niekoniecznie to jest do naprawy te koło, no bo one jeszcze działa. A że jest trochę jajowate, to już jest inna bajka, nie? Czyli tak, jedno mamy ready. Jedno mamy ready, to teraz trzeba będzie drugie zrobić ready. O. Pikiem, pięknie. Robimy tak, żeby to już miało ręce i nogi. I teraz tak się zastanawiam, czy inwestować w ludzi, czy nie inwestować. Czy zatrudniać pracowników, czy nie zatrudniać. I to jest pytanie. To nawet bym powiedział dobre pytanie, no ale. Pipen radził mi, tak dobrze mówię, Pipen radził mi, żebym zainwestował w mechaników. Że on ma trzech u siebie. Powiem wam, że tak kurde, no tak. Zastanawiam się właśnie nad tym, czy nie kupić sobie tych pracowników. Tylko, że tak, żeby wykupić ich, to trzeba wydać na dzień dobry 10 tysięcy. Później, żeby go zatrudnić, to trzeba też wydać ileś tam. Dziennie mu płacić. Teraz pytanie, czy to się będzie opłacało, nie? Tu jest, jest, dobra. I tak, koła mamy ponaprawiane. Parkie mamy. Parkie nie mamy naprawioną, czyli trzeba byłoby tu któregoś zimba wyrwać. Aha, tu już nie widać. Tak by było najprościej, nie? Nie. Kopiesz twardej ziemi. Nigdzie nie kopię, co oni? Kopiesz twardej ziemi. To mi powiedzieli. Zobaczmy, jak to wygląda. 64, 65. Może bym kurde na nowe wszystkie wymienił. 63. 4. Tak myślę, że może bym na nowe ogarnął se to. Tu mamy, co my tu mamy? To jest koło do przyczepki. Koło do przyczepki to wrzucimy se tu. O. Takie małe porządki. To co zepsute to sprzedamy. Jak będziemy chcieli zatrudnić mechaników, no to oni będą najpierw się zajmować rzeczami, które są zepsute, nie? No właśnie. A ja nie wiem, czy ja tak chcę. Tak? Więcej? No dobra, koła do przyczepki. Tak postawimy. O. Jedno koło.
O. Drugie koło. To jest koło do furgona. O, burza idzie, jebut, fajnoga. Ty, ale czy mi furgon zaraz ja nie będę musiał wymieniać, bo zacznijmy od tego, bo przód mam dobry, ale tył. Tył 84 to dobrze. Przód, znaczy tył 84, no to też dobrze. Dobrze, jak dobrze, to dobrze. Dobra, zrobimy tutaj jednak porządki. To tu będą te koła. Oś tutaj. Padać. Padać. Dużo mam tych kół teraz. Tak wychodzi na to. Dobra, ale pierdolnik, jak nie wiem co. Ale niech se będzie. Dobra, teraz tak. Tu wmontujemy tego jednego zęba, żeby już miało te ręce i nogi. Hop. Parka jest działająca. To jest działające. Płucznia będzie gdzie? Tu będzie płucznia? Będziemy płukać wszystko? Jak tu będziemy płukać, to trzeba byłoby tu rurki sobie zostawić. Ile mamy? Cztery rurki. One się nie powinny zepsuć. O, i je damy na przykład tutaj na półeczkę. Gdyby trzeba było wymienić, bo myślę, że niedługo już tu trzeba będzie wymienić, prawda? 52, no nie tak niedługo. 52% to jeszcze ho-ho, pociągnie i pociągnie. Dobra, dwie. Jestem ciekaw, co może się zepsuć w koparce. Akumulator się może zepsuć. Filtr może się zepsuć. Co jeszcze? A, zęby mogą się zepsuć w koparce. Kurde, bo chciałem koparkę tam wyciągnąć już. Może to nie byłby głupi pomysł, żeby ją już tam wyciągnąć, już bym miał mniej roboty na kiedy indziej, nie? Jak myśleć? To dobry by był pomysł, czy niekoniecznie? Plan jest taki, tu jest nierówny ten teren. Tak powiem, tu byłby wjazd. Ja tu tak sobie wymyśliłem, że najbardziej najrówniejszy teren jest gdzieś. Tam jest źródło wody. Tam jest źródło wody, to tak najbezpieczniej by było, gdybym... Gdzie to było chyba? Tutaj gdzieś tu jakbym już jechał, postawił sobie maszynę i tutaj zaczął kopać, nie? Kopał sobie gdzieś, nie wiem, parkę bym sobie postawił tu, maszynę gdzieś sobie postawił tu. Bym jechał dookoła, tu. Tu przejechał, tam, tu. Tu. No ale czy to tak będzie? Czy to jest dobry pomysł? No nie wiem. Tak jak mówię tu, a zaraz zobaczmy w dzienniku. Gdzie jest dziennik? Części, jakieś pogoda, części zamienne. Przycisk, podnośnik, sterka. Co to jest? Sterka. To, dysza, dyrokera, pompa. Gąsienica koparki może się zepsuć. O! Mało 3600, zmieniona trzymała się 200-206. Takie jaja. Sprawdzić paliwa to wiemy.
Węże tu też. O nie, dobra, to za dużo jest roboty tutaj do wymiany, bo jak tu ma mi gąsienica jeszcze pójść, no to będzie lipa. Gąsienica, 6 zębów. Nie, 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 nie. To się tak nie bawimy. Tak nie bawimy, dobra. Nie kopię, co ja kopię? Co oni mi tu gadają, że kopię? Co za barany. Dobra, czyli tak, to nie. W takim razie to nie. Co tu będziemy musieli to wyciągnąć? To będziemy musieli wyciągnąć. To będziemy musieli wyciągnąć. Dobra, wiecie co? Ja to. Teorim. A, jeszcze to tylko będziemy musieli schować, ale to się wyjedzie prosto tu, tu, tu. Tym się wyjedzie też prosto tu, tu, tu. Dwa podnośniki. Nie wiem po co mi te dwa podnośniki. Szkoda mi na to pieniędzy. Dajmy za 191 wszystko. O, a jeden podnośnik sobie. Jeden tylko już drugi. Rzucimy tu w razie czego. Jeden będzie do przyczepki, drugi będzie do nieprzyczepki. Dobra, odpalamy, bo na razie będę się chodził, kręcił jak sprut po kalesonach, nie ma co. Trzeba iść to przepukiwać, moi drodzy. Więc jedziemy z tym koksem. Ja sobie zacznę sobie pukać. Żeby nie było. Żeby was nie przynudzać, to moi drodzy. No co, no to robimy cięcie w materiale i zobaczymy się już jak będzie wszystko przepukane, bo na tą chwilę co widzę, to mnie nawet burza przekrzykuje, że może jak krzyczeć, bo nic nie słyszę. A co ja wylałem? Wodę? Skąd ta woda? Ja pierdzielę, na co mnie to woda? Nie miała być woda, to miało być urobek magiczny. Dobrze, moi drodzy, to tak jak powiedziałem, jeszcze raz w razie czego, jakby ktoś nie wiedział, no to niech sobie się cofnie do tyłu, to pozdrawiam wszystkich serdecznie wyczytanych i nie tylko wyczytanych i co, mobilizuję was do pisania komentarzy, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić gorzej, a ja robię w tym momencie cięcie i widzimy się dopiero jak już tu wszystkie wiadra zostaną wypłukane. Tak? Tak. Jak widzicie, puste mam półeczki już. Przepukałem wszystko, co miałem do przepukania. Moi drodzy, zarobiłem. Wydobyłem 5730, prawie 1 gram złota. Ale, moi drodzy, ale mnie to nosi strasznie, bo mamy 7 dni do zmarzliny. Więc postanowiłem jeszcze jedną rzecz wykonać, a mianowicie, moi drodzy, taką, że jednak wykopię ten kawałek, no bo kurde, szkoda mi tych 7 dni, nie? Naprawdę, szkoda mi tych 7 dni, no bo oczywiście 7 nie będzie, bo tam będzie 6 czy tam kilka, więc w międzyczasie, jak tam se pukałem, to został mi tylko taki malutki kawałeczek, nie? Do wykopania. Już oczywiście wiaderka sobie nakopałem, tylko trzeba byłoby to przepukać. Problem polega na tym, że nie mam wody. Ale taki problem to nie problem. Dzisiaj się właśnie tym. Dzisiaj, no i właśnie się teraz tym problemem postaram zająć. Bo zrobimy, moi drodzy, coś takiego. Skoro woda nie chce przyjść do nas, to my przyjdziemy z wodą. Prawda? Tak jest, tak my zrobimy. Owszem. Tędyk, tędyk, tędyk. Idzie dobrze. Idzie dobrze. Idzie dobrze. O, dobra, czyli dalej. Mogę coś jeszcze dociągnąć? Nie mogę. Dobra, skoro woda nie chce przyjść do nas, to my przyjdziemy z wodą tutaj. Co byśmy tu zabrali oczywiście? Zabierzemy wszystko, co możliwe, nie? O,
Tak, właśnie, my to zrobimy. Nie ma co. Nie ma co. I tak sąd będę musiał już pozbierać co nieco, więc. A więc już można w sumie byłoby zabierać to, nie? Hop, hop. Tak my zrobimy. Skoro woda nie chce przyjść do nas, to my przyjdziemy z wodą do nich. Czy to by było dobrze? Byłoby idealnie. Dobra, tamto już sobie niech se będzie. Niech se będzie. Co my tu musimy zrobić? Musimy przede wszystkim zabrać beczkę z wodą. A beczka z wodą jest, moi drodzy, w garażu. A, tylko ona jest chyba podpięta do tego. Teraz pytanie, czy ja się tędy dostanę, ale powinienem, nie? Nie trzeba będzie jednak... Nie. Kurde, tu jest ta przyczepka. Oh shit. Chyba nie będzie tak dobrze, jakbym chciał. To nic. To nic. Dobra, to przestawimy co nieco. Przestawimy co nieco, na przykład tą... Co my tu mamy? Tu mamy dwie przyczepki, ok. Wyjedziemy stąd. Wystawimy te maszyny. Wystawimy wszystko, co nam jest niezbędne. Nie, niezbędne nam tutaj będzie, czyli będziemy musieli wyciągnąć jednak tamtą przyczepkę, żeby wyciągnąć tą wodę. Co ogarniemy, to nie ma co. Dobra. Hop. Ogólnie mamy tu w miarę jako taki porządek, nie? Dobra, tu będziemy musieli jeszcze przede wszystkim tego węża zwinąć. Na pewno, to go trochę jeszcze zwiniemy. On tak daleko nam nie będzie potrzebny, na pewno. No coś słabo się chce zwijać. Ale... się coś zwije. Dobra. Załóżmy, że tu, gdzie my to mieliśmy postawić, tu mieliśmy postawić, okej. Okay. Okidoki. Czyli tak, ta przyczepka musi stąd wyjechać. To ją wyjedziemy. O, stop, przeszalony. Wyjedziemy, nie ma co. 7 dni, przez te 7 dni ten kawałeczek, przez 6 może, no. Ten kawałeczek myślę, że będziemy w stanie wykopać. Nie porysować lakieru, tylko zamiać o tyłu. Zamontuj se to. Wyjechali my. To teraz tak, stop. Ile to ma wody? 94, ale coś tam paliwo było ostatnio słabo. To zajedziemy jeszcze, dotankujemy sobie spaliwkę troszeczkę. Ojej, powoluśku, delikutaśnie, tak jest. Stop. Rozszalony. Mam zbiornik z paliwem, dobra, zbiornik z paliwem w razie czego sobie tutaj wezmę. Dotankujemy wszystko, co musimy dotankować, czyli zajedziemy najpierw ze zbiornikiem tym, ze zbiornikiem tym. Okej. Okay. Okidoki. I co? I musimy podstawić maszynę. Tylko jakby to ją dobrze postawić. Tak, żeby miało to ręce i nogi. Może naokoło byśmy sobie wyjechali. To później będzie nam łatwiej to postawić chyba, nie? O.
Powoli, powoli, powoli. Bo przyczepka musi stać na równym. Załóżmy, że niech będzie stała tu. Tak. Czepka odczepiona, czy wąż sięgnie? Pięknie. Pięknie. Tu mamy start-stop, to też będzie dobrze. Kurde, wąż mnie wkurza. Teraz idealnie, tu jest start-stop. Oczywiście schowamy sobie to, co mamy schować, żeby to już nam tu nie przeszkadzało. Myślę, że ta przyczepka będzie nam tu niepotrzebna. Która jest godzina? Dobra, trzeba się śpieszyć, bo to nie jest takie hop-siup, jakby się nam wszystkim wydawało. Trzeba się powoli śpieszyć, jak to mówią, śpiesz się powoli. To wstawimy tam w dziurę. W takim oto wypadku. O. To wstawimy tu w dziurę. Dobra. Stoi pięknie. Będziemy mieli przynajmniej porządek jako taki. Tego dołożymy jeszcze tutaj, wstawimy to z paliwem, bo ona też nam nie będzie potrzebna. Ona jest 100%, jest 100%. To też schowamy od razu. Będzie później mniej do roboty. O. Więc schowamy wszystko. Gdyby przyszły jakieś zamiecie, wichury i inne wynalazki, to już będziemy mieli ogarnięte, nie? Tu jest górka, to będzie wesoło. Gdzie my ją schowamy? O tu. O tu, o tu, o tu. O kurde. Dobra, czyli tą też schowamy tu i następną schowamy tu. Tylko jak my schowamy to tu, to tu, to ciekawe jak to z tą koparką będzie, nie? Chyba trzeba tu... Koła może tu wciśniemy, nie? To tam byśmy zostawili se... O, tak jest, tak se zrobimy, dobra. Tak se zrobimy. A, nie mogę podłączyć, bo jest ten. Dobra, ale nieważne. To jest teraz mało istotne. Teraz trzeba byłoby się schować z naszą ładowarką. Schowamy tą ładowareczkę też. Zobaczymy, jak ona z paliwkiem stoi. W sumie prawie pełna, nie? Kawy. Ona w sumie pełna. To jak schowamy tu, powinno być dobrze, nie? O, i tam będę miał jeszcze miejsce w razie czego, żeby schować beczkę z wodą. O! O! I elegancio! Jest, jest. A trzeba byłoby tego dyszla upuścić na dół. O, żeby nie ten, nie nadwyrężać układu. Koparce w sumie też to trzeba byłoby zrobić, ale dobra, nie będziemy robić tego w koparce, bo nie mam miejsca. O, bo ją też trzeba byłoby opuścić. Dobra, w sumie czy my wszystko mamy.
Chyba tak. Chyba tak. Chyba wszystko mamy. To. To trzeba byłoby co? Uruchomić maszynę i zobaczyć, czy to działa, nie? Woda tu jest. Okej. Zobaczymy, czy tu jest. Okej, tu woda też jest. Dobra, bo tracę złoto jakieś. I tak, zatankujmy tu na razie. Do wiaderka musimy maty przepłukać. W pierwszej kolejności, dobra, dajmy wiaderko na środeczek. W pierwszej kolejności musimy przepłukać maty. No to przepłuczemy te maty. Nie wiem czemu, ale raz do wiaderka mi wchodziły trzy maty, a raz cztery, nie? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się to stanęło. No dobra. Czyli tak, jedno wiadereczko mamy już gotowe i możemy od nowa jechać, moi drodzy. O, tu od razu sobie wsypię, bo jest pojemność maszyny dwa wiaderka, to na spokojnie se. Ja miałem 100%, a teraz mam 90. Dobra, w sumie może być. Tu zrobimy tak, żeby to już miało ręce i nogi. Hop. I hop. Możemy odpalać wodę. Trochę tego będzie, nie? Samego noszenia tutaj było od groma i czy że tak powiem. Tych wiaderek. Dobrze, że ta skrzynka jednak jest. Chociaż ona nie jest taka do końca, jakbym chciał. No ale lepsza taka niż żadna, nie? Bo tu mówię, niewiele mi tego zostało, a szkoda mi tego, kurde. Szkoda mi tego zostawić, skoro mam jeszcze tyle czasu. A wiem, że w zimę, no bo to ja nie wiem, jak to oni to, bo jak zaczynamy, to jest 4, tam 10 dni do lata, tak? Czyli mamy jakby wiosnę, później jest lato, później jest jesień. Jesień mija i po jesieni jest ileś tam dni do zimy, tak? Tam do zmarzliny, czyli na to wychodzi, że teraz mamy zimę, a po zimie jeszcze jest zmarzlina. Czyli zimy mamy tak jakby tylko 7 dni, nie? Ale wiem, że w zimę można kopać, moi drodzy, ten element łopatologicznie, więc ja sobie powiedziałem, że kurde, no tak szkoda mi to zostawić i stracić te parę dni, które jeszcze mógłbym sobie wykopać, to nie? A tym bardziej, że niedużo mi zostało. Więc myślę, że no góra 2 dni i powinno być to wykopane. Też myślę może, że nawet będzie mniej, bo mam skoro przetargałem już tutaj wszystkie wiaderka. Może będzie mniej. Bo jeden dzień siądę, wykopię to, a drugi dzień przepłuczę po prostu, no. Taki mam plan, ale zobaczymy, czy to tak faktycznie wyjdzie. Się okaże. No, na razie mój plan się sprawdza. Jest jaki jest. Uważam, że jest dobry na tą chwilę. Że nie będę tracił czasu na pierdoły, że wcześniej nie pójdę sobie przezimować. Tylko jednej rzeczy mi brakuje. Miałem jechać. Pamiętajcie o tym, że jak będziemy jechać już do domu, żeby zajechać jeszcze na tamtą działkę, bo jeszcze mi brakuje jednego takiego przedłużacza jakby. Szukałem go i szukałem, nie mogłem go tutaj nigdzie znaleźć. Podejrzewam, że on został na tamtej działce jeszcze, ale nie wiadomo gdzie, w którym miejscu. Znaczy tak przypuszczalnie to się domyślam, gdzie on może być, tak w połowie wyrobiska, bo tam przedłużałem sobie te węże, nie? Więc myślę, że tam mógłby być, chyba że jeszcze na przyczepce, ale na przyczepce ostatnio to kupowałem tylko
Co ja kupowałem? Kupowałem tylko dyszę mobilnego przesiewacza i silniki, nie? Tak myślę. O. O, wiadereczków troszkę jest, proszę bardzo, ładnie mi się to tu pracuje. Też jak było więcej do kopania, to było lepiej. To sobie ustawiałem od razu puste wiaderka przy kopaniu. Robiłem taki ładny rządek i brałem pełne, zabierałem puste, tak na wymianę, więc... O, mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda. To wyglądało tak. A obok na przykład stało... Oczywiście pierwszy raz to musiałem zrobić dużo, nie? Tych wiaderek. Ale zazwyczaj... O tak, robiłem. Wszystkie wiaderka w okolicy, że tak były. O, zaraz wam... W okolicy, no. Dookoła, że tak powiem. Wszystkie wiaderka. O, i robiłem coś takiego. Leciałem biegiem. Tup, 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 tup. Pyk. Wysypywałem wiaderko i żeby już nie tracić czasu, bo i tak muszę się wrócić. Zostawiałem te, brałem następne, nie? Tup, 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 tup. Pyk. Leciałem znowu. Dookoła. Pyk. Tutaj. I brałem następne, nie? O, pyk. I znowu biegiem. Tup, 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 tup. Pyk, zostawiałem następne i brałem pełne. Tylko, że one były jeden obok drugiego ustawione w rządku. To później, jak wlazłem z łopatą, normalnie chałciało. Ale teraz z łopatą nie będę wchodził. To szkoda. Teraz to zrobimy tak, poczekamy. Tam jest ten, tam jest ten. Dobra. Pyk. Teraz bierzemy tu. Jedziemy z matami. No. O, uczemy i mamy już jedno wiadereczko, proszę bardzo, czyli jakieś 33 wiaderka zostały przepłukane. O, dobra, to wyrzuć, jedno wiaderko mamy. I co, bierzemy tu znowu do skrzynku. Gdyby to postawić w takie miejsce, żeby mi to nie fruwało, bo ostatnio to ma tendencję do fruwania. Tu chyba było dobrze ostatnio, tak? Niespecjalnie, ale dobra. No i co? I jedziemy znowu, tak? Ogień, ogień na tłoki. Bierzemy, niech się płucze. O, i niech się płucze. I znowu tup, 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 tup. Pyk. A później zobaczcie, jak wlazłem sobie z łopatą na przykład, no to 1, 2, pyk, pyk, stałem praktycznie w miejscu i kopałem wszystko, nie? No dobra, nie ma czasu, najpierw to będziemy płukać. Moi drodzy, ja się tu, że tak powiem, zajmę tym płukaniem, wykopaniem tego całego kawałeczka, bo myślę, że to kurde, no szkoda, no naprawdę szkoda mi go zostawić. W sumie go już niedużo zostało, ale mimo to mi go szkoda, więc będę... Jechał do ostatniego ziarenka przez przynajmniej, no bo ogólnie mam już posprzątane, nie? Tu maszyna się nie psuje, jedynie co stąd będę musiał zabrać tylko pompę do schowania, to mi wystarczy jeden dzień spokojnie, więc jakby nie patrzeć mam powiedzmy 5,5 dnia do przekopania i do zrobienia porządku, nie? Więc myślę, że tu spokojnie sobie to ogarnę. Ale 5 dni to mi nie zajmie przekopanie tyle tego. No nie, 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 to jest za dużo. Myślę, że to się powinien się wyrobić w 2 dni. Tak myślę. To nakopię, a później se wypłuczę. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, więc wiecie, jaki jest mój plan działania na obecną chwilę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich pozdrowionych wcześniej. I pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy przyjdą, którzy coś tam zapiszą, napiszą, no zapiszą. Tak. A wam życzę cóż, miłego czwartku. Bawcie się dobrze. Nie rozrabiajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku.